Cześć, cześć. Witamy Was wszystkich. Mam nadzieję, że nas słychać i widać. Tutaj już widzimy komentarze, że jesteśmy i widoczne, i chyba nas też już słyszycie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dałyśmy na początku troszeczkę czasu, żeby wszyscy mogli się nam tutaj zalogować. Więc ja już oficjalnie Was witam na naszym live'ie na temat nieruchomości buy to let. Słuchajcie, będziemy dzisiaj poruszać takie tematy, jak tą nieruchomość kupić, jak ją rozliczyć. Później Aga szczegółowo opowie nam o agendzie, jaką mamy przewidzianą na dzisiaj. Ja nazywam się Monika Udała i jestem dyrektorem i chartered accountant w firmie Accountancy for You Limited. Już od 10 lat prowadzimy swoją firmę na terenie Manchesteru, jednak obsługujemy klientów w całej Wielkiej Brytanii. Obsługujemy takich klientów jak self-employed, spółki, rozliczamy również wielu klientów z nieruchomościami, inwestycjami. Mam nadzieję Wam przekazać dzisiaj dużo praktycznej wiedzy, różnych case'ów i opowiedzieć Wam o jakichś tam problemach i miejmy nadzieję również je rozwiązać. Jak macie jakieś pytania, śmiało piszcie tutaj w komentarzach. Z Agą będziemy monitorować, czytać i odpowiadać na bieżąco. No to Aga, do Ciebie teraz. Bardzo miło mi na kolejnym live się widzieć z Wami wszystkimi i bardzo mi miło, że znalazłyśmy taką możliwość, Monika, żeby znowu wspólnie tego live'a poprowadzić. Ja się nazywam Aga Moczyńska, prowadzę firmę doradztwa finansowego, firmę brokerską Huzaria Group, w ramach której współpracuję z zespołem specjalistów, doradców w dziedzinie kredytów hipotecznych i ubezpieczeń. Także bez względu na to, jakie macie pytania czy potrzeby w dziedzinie właśnie finansowania nieruchomości, czy to indywidualnych, czyli residential, czy buy to let i kredytowania takich zakupów lub przekredytowania, czyli remortgage, ale również w dziedzinie ubezpieczeń, z tymi wszystkimi zapytaniami śmiało można się do nas zwracać. Główna siedziba naszego biura jest również w Manchesterze, jesteśmy sąsiadami z Accountancy for You, ale obsługujemy klientów z całego UK, włącznie z Walią i Szkocją, gdzie również mamy swoje oddziały. Także gdziekolwiek jesteście, tam jesteśmy i my, więc zapraszam do kontaktu z nami. Ja jeszcze raz tylko podsumuję może agendę dzisiejszą, bo ona jest dosyć napakowana. My zaplanowałyśmy sobie tego live'a z Wami dzisiaj na około godzinę. I tak, zaczniemy sobie od zdolności kredytowej na zakup nieruchomości buy to let. Powiemy sobie, jak to działa, jak sobie to obliczyć i jak tą zdolność w ogóle uzyskać na zakup nieruchomości buy to let. Później będziemy mówić o tym, co można przy takim biznesie nieruchomości na wynajem zaliczyć sobie w koszty. Tutaj Monika powie na ten temat, tak, podzieli się z nami informacjami, bo to jest kwestia dosyć skomplikowana, to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, że po prostu możemy sobie odliczyć koszty, nie wiem, wszystkie koszty remontu, wszystkie koszty zakupionych przedmiotów do nieruchomości i sprawa z głowy, tylko jest to trochę bardziej skomplikowane. Punkt trzeci to będzie kupowanie na spółkę, ponieważ to jest bardzo popularny w tej chwili, bardzo popularna forma inwestowania, więc powiemy sobie o kupowaniu na spółkę, jak to wygląda z punktu widzenia kredytowego. Później powiemy o tym, czy faktycznie kupować na tą spółkę, czy może jednak na osobę indywidualną. Monika powie Wam o tym, jaka jest różnica i w jakich przypadkach warto rozważyć każdą z tych opcji. Punkt piąty to będzie też taki dosyć popularny temat, czyli consent to let, więc również nieruchomość na wynajem, ale wygenerowana tak jakby z nieruchomości, którą już posiadamy i w której obecnie mieszkamy jako naszego głównego miejsca zamieszkania. A na sam koniec powiemy sobie o tym, co się dzieje, jak przychodzi już ten moment, że chcemy nieruchomość sprzedać i jaka jest różnica w zależności od tego, czy jesteśmy właścicielem indywidualnym, czy spółką, jak to wygląda i co się dzieje w momencie sprzedaży. Witamy jeszcze raz Was wszystkich, widzę, że już sporo osób do nas dołączyło. Nawet muszę powiedzieć, widzę tutaj jedną osobę, która dołączyła do nas ze Stanów Zjednoczonych, także bardzo nam miło widzieć Ciebie, Danielu. Oczywiście również serdecznie witamy wszystkich, którzy są na naszej wyspie. I co, Monika, zaczynamy? No to zaczynamy. To Aga, opowiedz nam może o tej zdolności kredytowej,
jak to policzyć, czy możemy, czy nie możemy. Może część już z Was właśnie jest na takim etapie, gdzie myśli, czy już może, nie może, to Aga byś na pewno rozwinęła temat i powiedziała, jakby od czego zacząć, nie? Jak to policzyć. A, no właśnie. To też jest dobry sposób na to, żeby zacząć. Powiedzcie nam, kto z Was w ogóle jeszcze nie ma nieruchomości na wynajem i dopiero zastanawia się nad tym, żeby zacząć inwestować w Wielkiej Brytanii i kupić coś na wynajem. Kto z Was może już ma coś na wynajem, a kto inwestuje na spółkę? Dobrze na by było, tak, na spółkę SPV, czyli specjalnie założoną do celu zakupu nieruchomości. Fajnie, fajnie byłoby wiedzieć, jak to się nam tutaj rozkłada, bo wtedy będzie nam łatwiej również dopasować to, o czym będziemy mówiły, do Waszych potrzeb. Oczywiście, jeżeli jakieś pytania się pojawią, no to zachęcamy do zadawania pytań, będziemy monitorować i postaramy się odpowiadać na bieżąco. Jasne. No to co, zacznijmy może od tego kupna pierwszego buy-to-leta, jak to wygląda z tą zdolnością kredytową, bo wiele osób się nad tym zastanawia. Więc tak, jeżeli kupujemy nieruchomość residential dla siebie, to wtedy wiadomo, że nasza zdolność kredytowa jest ograniczona dochodami, tak? I im więcej zarabiamy, tym większy kredyt możemy dostać. I tak naprawdę ta nasza zdolność kredytowa jest dochodem ograniczona. Jeżeli chodzi o zakup buy-to-leta, to w momencie, jeżeli mamy już swój kredyt residential, prawda, jakieś inne zobowiązania, w momencie, kiedy kupujemy nieruchomość na wynajem, banki nie biorą już pod uwagę przy zdolności kredytowej naszych dochodów, żeby określić wysokość kredytu, biorą pod uwagę wysokość czynszu. I czynsz musi być odpowiednio wysoki, żeby pokryć ratę kredytu, ale obliczaną w konkretny sposób. Są do tego specjalne kalkulatory, banki mają swoje własne formuły. Najlepiej jest skontaktować się z brokerem i dowiedzieć się, jak to wygląda w konkretnej waszej sytuacji. Natomiast to, o czym trzeba pamiętać, to, że dochód mimo wszystko jest ważny, bo przeważająca większość banków na rynku chciałaby widzieć inwestora w nieruchomości, który wykazuje dochód minimum 25 tysięcy brutto rocznie z jakiegokolwiek źródła, tak? Czyli to może być albo zatrudnienie, albo własna działalność, albo spółka limited, czasami nawet dochody z wynajmu, jeżeli są deklarowane na rozliczeniu rocznym podatkowym. Ale jest grupa banków, które nie wymagają tych minimum 25 tysięcy i akceptują klientów z niższymi dochodami. Są też również banki, ale ich jest najmniej, takie, które nie mają minimum dochodu, a nawet nie wymagają żadnego dochodu do zakupu buy-to-let. Ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że nie generujemy żadnego dochodu i chcemy kupić buy-to-let, to będziemy mieli bardzo ograniczony wybór banków. W zależności od tego, jakie w danym momencie są kryteria na rynku, to może być ograniczone nawet i do jednego banku. Także wystarczy, że nie spełniamy jakichś innych kryteriów, które wymaga dany pożyczkodawca, no i już niestety będziemy mieli kłopot z uzyskaniem kredytu. Także najłatwiej jest, jeżeli mamy te 25 tysięcy i oczywiście pamiętamy, im droższą nieruchomość kupujemy, tym wyższy musi być czynsz, żeby była zdolność kredytowa. I ty oczywiście, Aga, jako Huzaria Group jesteście w stanie dobrać odpowiedni kredyt, czyli jak ktoś przyjdzie do Was z możliwością, że chce zakupić, to też jesteście w stanie wyselekcjonować, prawda? Jaki bank, jaki kredyt będzie najbardziej odpowiedni dla tego klienta. Dlatego też warto tutaj się, no nie tylko, że jaka zdolność, tylko później też kwestia pewnie analizy dalszej, jak to dalej właśnie wygląda, tak? Tak jak oczywiście. Ty mówisz, to jest parę czynników, nie tylko dochód, ale właściwie jeszcze inne czynniki, tak? O których chyba więcej, dużo ludzi nie wie, tak? Wiemy dokładnie o kredycie i wiemy o dochodzie, a nikt nie mówi tutaj o wysokości kredytu czy z wynajmu, tak? To jest dość, myślę, dosyć ważne, bo może być nieruchomość tania z dużym wynajmem i vice versa, tak? I w tym momencie sytuacje są zupełnie
zupełnie inne. No ta zdolność kredytowa na buy to let najcięższa jest do uzyskania w regionach, gdzie nieruchomości są drogie, a czynsze wysokie, ale nie na tyle wysokie, żeby właśnie pokryły ratę kredytu liczoną według odpowiednich parametrów, tak? My jako brokerzy mamy specjalne takie macierze w arkuszach kalkulacyjnych, gdzie wpisujemy sobie, zresztą stworzone wewnątrz firmy, gdzie wpisujemy sobie wartość nieruchomości, dochód z wynajmu i obliczamy na podstawie kryteriów danego banku, bo jeden bank na przykład, to teraz tutaj tylko, żeby było jakieś pojęcie na ten temat, ma takie kryterium, że rata kredytu musi być pokryta w 125% czynszem, tak? A inny bank ma wymaganie, że rata kredytu musi być pokryta w 145%. Jeden będzie liczył kredyt tak jakby teoretycznie według oprocentowania 5%, inny według 4,5%, więc my musimy znaleźć taki bank, gdzie te wszystkie składowe pasują i gdzie klient może uzyskać odpowiedni dla siebie efekt, najbardziej korzystny, nie? Okej, okay, super. Także to jeżeli chodzi o zdolność kredytową na zakup buy to leta. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania w tej kwestii, to proszę zadawajcie w komentarzach, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. A póki co, jeszcze zanim oddam Ci głos, Monika, i przejdziemy do drugiego punktu, to odpowiemy szybciutko na pytanie, czy można kupić buy to let bez residential. Można kupić buy to let bez residential, ale wtedy właśnie, po pierwsze, redukujemy sobie liczbę dostępnych banków, które będą skłonne pożyczyć nam na zakup buy to leta, jeżeli jeszcze nawet nie mamy nieruchomości residential, a po drugie, w takim akurat przypadku większość banków będzie rozpatrywało zdolność kredytową na podstawie dochodu, czyli tak jakbyśmy kupowali residential. Więc jeżeli mamy niskie dochody i nie stać nas przez to na zakup nieruchomości residential i chcemy kupić nieruchomość buy to let, bo wtedy się inaczej oblicza tą zdolność kredytową, to akurat tutaj tego nie przeskoczymy, bo banki i tak muszą się upewnić, że nas będzie stać na tego buy to leta, nawet gdyby to był teoretycznie residential. To jest po to, żeby nie przeskakiwać tego etapu właśnie zakupu residential i podparcia tego odpowiednimi dochodami. Czy przy zmianie, Barbara pyta, czy przy zmianie kredytu residential na buy to let, trzeba zapłacić jeszcze raz stamp duty, jeżeli tak, to ile procentowo? Nie trzeba, dlatego że stamp duty płacimy od transakcji zakupu. Natomiast to nie jest transakcja zakupu, to jest tylko zmiana kredytu. Będziemy płacili stamp duty, jeżeli nieruchomość zmienia właściciela, czyli na przykład mamy kupioną nieruchomość na siebie, a chcemy przenieść własność nieruchomości na spółkę, swoją też, tak? Ale spółkę ze względów podatkowych. Wtedy stamp duty tak, jeżeli tylko zmieniamy kredyt z residential na buy to let, to wtedy stamp duty nie będzie musiał być płacony. Tak? Dobrze. Okay. To powiedz, Monika, bo to jest bardzo mnie interesujący temat, a na pewno Was również, co możemy tak naprawdę odliczyć sobie, zaliczyć w koszty i jak najbardziej efektywnie w ogóle rozliczać nieruchomości, które kupujemy na wynajem? Czy możemy sobie wliczyć koszty odsetki od kredytu, czy możemy sobie meble wliczać, remonty i tak dalej? Jak to wygląda? Słuchajcie, no właśnie tutaj fajnie, że to zaczęłaś, to jest dużo, dużo mitów gdzieś tam krążących właśnie, co można i czego nie można, tak? Ja będę później w dalszej części naszego live'a też jeszcze opowiadała w ogóle, jak inwestować, czy więc na razie ten temat jakby aspekt pominiemy. I słuchajcie, tak, najpierw może zacznijmy od tego, jeżeli masz nieruchomość kupioną na siebie, tak? Czyli na tak zwaną osobę prywatną. Więc pierwsza, taka najważniejsza rzecz jest to, że rok podatkowy w Anglii trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku, tak? Więc ta wartość z tego właśnie rental income musi być rozliczona wraz z self-assessment, tak? Czyli obowiązują nas te terminy i te daty, które przed chwileczką powiedziałam. Czyli jeżeli rok nam się zakończy, teraz nam się niedawno zakończył, w sumie 5 kwietnia na przykład 2021, to do 31 stycznia mamy czas na to, żeby to rozliczyć, tak? Więc to jest pierwsza rzecz, że musimy to rozliczyć. Nawet jeżeli masz etat,
czyli pracę na payslipa, tak? Jest to P60, czyli rozlicza cię pracodawca. Nigdy w życiu nie byłeś w systemie takim w sumie podatkowym w UK, gdzie trzeba to rozliczyć, więc tutaj słuchajcie, musicie się zgłosić do biura księgowego, które was zarejestruje, tak? I taki obowiązek jest. Oczywiście, jeżeli wy tego nie powiecie do HMRC, bo też mam, słuchajcie, takie telefony czasami, że ktoś ma 3 lata i nagle się obudzi, jeżeli już ja tego nigdy w życiu nie rozliczyłem, co teraz, tak? Co my możemy zrobić? I wielkie oczy, co teraz musimy zrobić? No co musimy zrobić? Musimy to rozliczyć. Więc nikt jakby was nie przymusi do tego, tak? Oczywiście później to może być jakaś tam kontrola i ktoś może was zweryfikować, ale to jest wasz obowiązek, tak? Żeby z dniem pierwszym w sumie wynajmu zdeklarować w HMRC, że taki obowiązek będzie. A jest tak, że jakaś kwota wynajmu jest zwolniona z podatku, tak? Tak, jest to kwota, tak, zgadza się, tylko to jest tylko, znowu to jest kolejny mi, słuchajcie, ale to jest tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś mieszka w twoim domu z tobą, jako tak zwany lodger, tak? Wtedy jest tam 7,5 tysiąca kwoty wolnej, ale to jest tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś mieszka z tobą, w twoim domu, to nie jest jako, że ty masz dom, który wynajmie za 7 tysięcy funtów i ta kwota nie jest zwolniona. Nie, to jest wtedy błąd, tak? Więc czyli to nie jest tak, że te 7,5 tysiąca możemy sobie zignorować, jeżeli zarobiliśmy to na wynajmie nieruchomości pod wynajem po prostu, na bajtulecie. Nie, tak, to jest błąd, to jest znowu ta błędna interpretacja, tak? Mhm. Więc to jest w ogóle zupełnie inna rzecz, to jest tak zwany lodger. Lodger to jest coś, kto mieszka z nami, my w tym domu mieszkamy z tą osobą. Po prostu, słuchajcie, to jest na przykład często jakiś taki student, który już może pracuje, robi studia, jest tak zwane shared accommodation, tak? Kupują sobie dom, wynajmują pokój, bo to jest taki, tak to przeliczone jest właśnie, że ten pokój tyle by może na przykład w Londynie wyniósł, tak? Nie każdego w Londynie stać na to, żeby kupić tą nieruchomość, więc tak mniej więcej to się odbywa. No i wracając do tego, jak rozliczamy, tak? Więc mamy to na osobę prywatną, no i słuchajcie, od tego roku niestety nie odliczymy sobie odsetek od kredytu, tak? Nie odliczymy sobie w ogóle odsetek od kredytu. Jest tak zwana późniejsza kalkulacja, która nam pozwoli odjąć 20% od tak zwany reducer, czyli obniży nam taką tak zwaną podatek, tak, do zapłaty, ale to jest tylko i wyłącznie 20%. Więc to jest... Zniżka od podatku, a nie odlicza, czyli od tego roku, innymi słowy, w pełni już weszła ta zmiana, która spowodowała, tak, że tyle osób... W 2017 oni to właściwie zaczęło się dziać, że tak powiem, i oni co roku nam zmniejszali, tak, mieliśmy 75 na 25, 50 na 50, 25, teraz mamy 0, więc tutaj, słuchajcie, warto się zastanowić, czy nam się to po prostu opłaca, tak? Czy nam się to opłaca? Wiadomo, że dochodem jest wynajem, kwota wynajmu otrzymana, to jest nasz dochód, kosztami, a z reguły, słuchajcie, odsetki od kredytu, takiego bajtula, to jest największy nasz koszt, tak? Więc to jest bardzo duża, ważna zmiana. No i drugim takim, myślę, kategorią dużych kosztów to właśnie są to, co Agnieszka powiedziała, tak? Remonty, naprawy. No i słuchajcie, znowu kolejne mity, co można, co nie można, można wszystko. No nie można wszystkiego, niestety. Generalnie zasada jest taka, że jeżeli my robimy remont, tak, kupujemy bardzo często te domy pod wynajem, no są jakie są, sami już wiecie, więc trzeba coś podmalować, zmienić podłogę. I zasada jest taka, że jeżeli zmieniamy tą podłogę czy tą kuchnię na tak zwane like for like, czyli po prostu kuchnia na kuchnię, tak, nie robimy żadnego wyższego standardu, tak, to w tym momencie możemy to odliczyć, tak, więc taki remont możemy odliczyć. Nie możemy odliczyć zakupu pierwszych mebli, na przykład typu pralka, lodówka, tak? Jeżeli to jest pierwszy raz, jeżeli robimy tak zwany replacement, no to już wtedy możemy to sobie odliczyć. Więc tutaj też każda sytuacja jeszcze gdzieś tam, myślę, musi być przeanalizowana dość tak indywidualnie i skrupulatnie, tak? Tak jak wiadomo, że jak są podatki, że jeden może to, drugi może tamto, więc też warto spojrzeć na każdą. Jaka jest logika za tym idąca, że przecież kupujesz, no prowadzisz swój biznes, tak? Kupujesz pralkę do swojej nieruchomości, która jest twoim biznesem, kupujesz pralkę do nieruchomości pod wynajem, jak to może nie być kosztem? Wiesz co, no, logika jest taka, że to jest capital allowances, tak? Czy gdzieś tam oni to idą w inną stronę, no jest, podatki nie są logiczne, powiem tak, tak? Więc podatki nie są logiczne. Tak, więc tutaj też gdzieś tam można później jeszcze to przeanalizować, czy aby na pewno... Tak, to co mówię jest poprawne, zasady są zasadami,
i też no po prostu trzeba... A powiedz Monika coś o tym Capital Allowance, czyli co się dzieje z tą pralką, bo to mnie zainteresowało bardzo. Wiesz co, no jeżeli jest to, bo generalnie jeżeli to jest środek trwały, tak, środek trwały podnosi nam wartość, więc środek trwały zawsze idzie na bilansie tego sole trader. Więc tutaj w zależności od tego, jak my byśmy to rozliczyli, tak, czyli to jest właśnie rental income, tak, i patrzymy sobie na to, jak ta część i to, co kupiliśmy, tak, czy SOFE, po prostu, no takie, słuchajcie, są zasady, tak, takie są zasady tutaj, że tak powiem, nie jest to niestety do końca logiczne czasami, ale warto to też sprawdzić, tak, w danej sytuacji, co my robimy, jaki to jest dom, czy ktoś tam mieszkał, czy my coś może tylko wymieniamy, czy my kupujemy coś zupełnie nowego, czy ktoś, czy ten dom jest furnished, unfurnished, tak, więc, więc tutaj też, tak, no warto po prostu zobaczyć, bo tutaj niestety, nic wspomniał, no tak, ktoś to napisał. Wiesz co, mamy dwa pytania tutaj, jedno jest od Agnieszki, czy nie ma 1000 kwoty wolnej, jeżeli nie odliczamy kosztów żadnych? Tak, to jest tak zwany flat expense, czyli że nie mamy żadnych rachunków, tak, czyli Hammer od nas nie chce od nas żadnych rachunków i my wybieramy sobie metodę, tak? Nie chcemy żadnych kosztów odliczać, odliczam tylko ten 1000 funtów. Ale to jest 1000 w skali roku? Tak. Czyli w skali roku możemy sobie 1000 odliczyć bez żadnych rachunków, a czy na górkę oprócz tego 1000 możemy jeszcze dodatkowe koszty? Nie, czyli jeżeli... Nie. Albo 1000, tylko 1000. Albo 1000, albo to, co rzeczywiście wydaliśmy, tak? No bo wiadomo, że są też takie rzeczy jak ubezpieczenia, jakiś tam gas certificate, no wiecie, sami wynajmujący, że tych kosztów jest dużo, czasami są koszty agencyjne, tak? Dosyć spore w ciągu roku, więc tutaj mówimy jako osoby tutaj prywatne, tak? Drugim aspektem w rozliczaniu jest co, jak mamy spółkę SPV, tak? No i tutaj jest diametralna różnica, jeżeli mamy spółkę SPV, czyli mamy spółkę limited, która ma nieruchomość i ją sobie wynajmuje, to ta spółka, dochodem jej będzie rzeczywiście rent, tak, czyli tutaj przychód z wynajmu, ale możemy sobie odliczyć te odsetki. Więc tutaj jest bonus, tak, dlatego tutaj takie było duże zamieszanie na rynku i bardzo często gdzieś tam też znowu mitem jest, że tylko i wyłącznie na SPV, tak, kupowanie tylko i wyłącznie na spółkę buy to let. Też to nie zawsze i będziemy później jeszcze do tego wracały, bo to też nie jest takie do końca odsetki odsetkami, ale są jeszcze inne aspekty, które trzeba wziąć pod uwagę przy takiej analizie właściwie na samym początku, przed inwestowaniem jeszcze, tak? Jak to zrobić? I w spółce, słuchajcie, no to zasady są bardzo podobne, tak? Oprócz tych odsetek naprawy, to logika jest jakby tutaj ta sama. Można odliczyć oczywiście koszty podróży też do nieruchomości, tutaj w jednym i drugim wypadku, tak? Koszty księgowości, czyli rozliczania, koszty marketingu, jeżeli szukamy jakichś tenantów, damy jakieś ogłoszenie. Więc jak najbardziej takie wszystkie koszta, które są związane z wynajmem, nawet podróż do nieruchomości, tak, nie wiem, bierzemy rent co miesiąc, jedziemy do niej czy sprawdzamy, to taka podróż naszym autem prywatnym też może być rozliczona jako milówka. Więc tych kosztów jest dosyć dużo różnych, które możemy sobie odliczyć. Mhm. Tutaj mamy pytanie od Sebastiana. Jak mogę ugryźć temat nieruchomość, w której mieszkam, mam zamiar zacząć wynajmować i zakupić dom, w którym zamieszkam? Ja tylko powiem tak, to jest właśnie to, o czym będziemy mówiły pod piątym punktem agendy w ramach Consent to Let na przykład. I Paula bardzo fajnie już tutaj odpowiedziała. Paula jest jednym z naszych specjalistów od kredytów hipotecznych. Że faktycznie robimy masę takich transakcji. Mamy sporo klientów, którzy właśnie w ten sposób zaczynają inwestować w buy-to-lety. Także też po live już zapraszamy do kontaktu i na konsultacje, ale ja jeszcze będę mówić o tym temacie za dwa tematy. Też jest może pytanie tutaj, Aga, ja przeczytam od tak, czy lecąc z US do UK sprawdzić dom, mogę liczyć koszt. No, słuchaj, jeżeli jest to spółka... Ja mówię tak, Monika. Tak, jeżeli, ja powiem jeszcze jedną rzecz, tak, tylko że jeżeli lecisz, bo w spółce jakiejkolwiek w Anglii, to może powiem jeszcze tak trochę, koszt musi być tylko i wyłącznie na potrzeby spółki, więc jeżeli ty będziesz miał lot, i znowu to ktoś powie, że jest nielogiczne, masz lot, masz hotel, masz nawet koszty jedzenia, to jak najbardziej tak, bo ten cały wyjazd był biznesowy.
więc w tym momencie możemy to wszystko odliczyć. Tak? Jeżeli byśmy nie mieli hotelu, mamy tylko lot i może odwiedziłeś rodziny w tym czasie, no to już bym się zastanawiała, tak? Proszę, czyli jednak lepiej z hotelem. No i znowu coś jest nielogiczne, niestety. Podatki, słuchajcie. Agnieszka pyta, czy możemy odliczać koszty zakupu także na podstawie paragonów, a nie faktur? Zapłaconych z konta firmowego. Tak, możemy. Super, za to lubię tutaj prowadzić biznes, naprawdę to jest... Tak. Więc znacie, wiadomo, że jak to jest coś większego, tak, słuchajcie, to można wziąć fakturę na PC Wordzie i można, tak, taką fakturę, nie nazwałam tego fakturę, bo w Polsce pewnie by nas wyśmiali, ale tam taki skrawek z nazwą firmy i adresem, no i to już jest wystarczające, słuchajcie, my mieliśmy dość dużo tych kontroli, jak najbardziej takie rzeczy mogą być. Hospitality w UK ci zawdzięcza klienta, Daniel zamelduje się w hotelu. Bardzo proszę. A my zapraszamy na kawę przy okazji, jak już tą wielką podróż odbędziesz, Daniel. Czy limited, czy paliwo odliczamy na fakturach za własne auto, czy lepiej kilometrówki? I co? I teraz ulubiona odpowiedź brokera? To zależy. Nie? No. Czy LCD, czy paliwo odliczamy na fakturach? Słuchajcie, jeżeli firma nie ma auta, to w ogóle nie ma takiej opcji, żeby odliczyć paliwo na fakturach, tak? Więc tutaj milówki wchodzą tylko i wyłącznie. Nie, wiesz co, tak, ale tutaj mamy pewnie tą opcję, że albo rozliczasz kilometrówkę, tak, i wtedy w tej kilometrówce masz wszystkie inne koszty użytkowania samochodu, albo rozliczasz paliwo, tak, to Aga, jeżeli jest spółka limited, to jeżeli nie ma auta na środkach trwałych, to nie możesz rozliczać paliwa, nie? Tutaj to jest jakby... W self-employed biznesie to tak, ale nie jako spółka limited. A tam chyba było zapytanie o spółkę. Bardzo dobrze, że cię mam, Monika. Kasia pyta, że spotkała się z tym, że doradcy rekomendowali, że warto przepisać nieruchomość na SPV. Czy się z tym zgadzacie? Tak, zgadzamy się, bo w niektórych przypadkach faktycznie ewidentnie lepiej jest przepisać nieruchomości na spółkę, bo długoterminowo to się opłaca, pomimo tego, że właśnie taka transakcja będzie obciążona podatkiem stamp duty, bo to już nie jest tyle przepisanie, co właśnie transakcja sprzedaży, tak. Chyba że całe portfolio przenosimy, ale to wtedy nie wiem, ile to jest, 7 nieruchomości minimum, Monika, ty wiesz? Wiesz co, przyznam się szczerze, że nie wiem, czy jest jakiś limit nieruchomości. Ja się spotkałam z tym, że można zrobić inkorporację właśnie portfolio nieruchomości, ale do tego potrzeba mieć minimum określoną ilość nieruchomości i z tego co pamiętam, to jest ich 7, więc jeżeli nie macie 7 nieruchomości, to będzie musiała być transakcja kupna-sprzedaży od indywidualnego właściciela do jego spółki. I za to płacimy właśnie stamp duty, ale przy takiej transakcji możemy też wyciągać kapitał, co jest ciekawe. I my też takie transakcje w tej chwili mamy w toku dla kilku klientów, że mamy nieruchomości, w których już nagromadził się kapitał, czyli one urosły na wartości i właściciel indywidualny, sprzedając do spółki, wyciąga kapitał, bo spółka bierze kredyt większy niż w tej chwili jest w kredycie oryginalnym, tym, który ma na siebie osoba indywidualna. Także to też jest ciekawe rozwiązanie. I oczywiście wyciągając kapitał, można również się posiłkować tym, żeby zapłacić stamp duty. Tak. Tylko że robię taką operację incorporation, to też jest, no, trzeba mieć na uwadze podatki, tak? Niestety, znowu. No, tutaj mamy komentarz od Doroty. Zresztą, która wspaniale nam pomaga za kulisami tego live'a tak świetnie oprawić i prowadzić. Dorota jest inwestorem w nieruchomości, więc też ma dużą wiedzę odnośnie tego, jak to wygląda praktycznie z punktu widzenia landlorda i właśnie pisze, że trzeba mieć portfolio nieruchomości, to tak właśnie jak mówimy, że to musi być całe już portfolio, żeby przenieść do SPV, żeby to nie było traktowane jako transakcja. Tak. Ale wiesz, opłacać się może nawet jedna czy dwie, tylko wtedy dalej trzeba ten stamp duty, tak jest. Czy przy zmianie kredytu residential na buy to let na spółkę SPV trzeba zapłacić jeszcze raz stamp duty? Jeśli tak, to ile? Nie trzeba zapłacić, dlatego że to jest tylko zmiana, a nie, przepraszam. Okej, jeżeli zmieniamy kredyt residential
Nie, czyli nieruchomość swoją residential chcesz mieć na buy to let, ale dla spółki limited. To wtedy trzeba płacić stamp duty, bo się zmienia właściciel. Gdyby to był kredyt buy to let na osobę indywidualną, to nie. Tak? Dobrze. Dobra. No to co, to kupowanie na spółkę dalej właśnie, będziemy... Tutaj ktoś zadał pytanie, tak, co to jest to SPV? Krzysztof pyta, co to jest to SPV, no to jest Special Purpose Vehicle. Czyli taki wehikuł do zadań specjalnych, czyli jak to powiedzieć, osoba prawna, czy jednostka prawna stworzona do specjalnego celu, czyli spółka specjalna, do zakupu nieruchomości i do działania w obszarze kupna, sprzedaży, wynajmu, zarządzania nieruchomościami. To jest tak naprawdę zwykła spółka limited, ale taka, która ma określony rodzaj działalności. Ona po prostu musi przy rejestracji mieć nadane odpowiednie kody statystyczne, które mówią o tym, że ta spółka będzie wynajmować nieruchomości, kupować, sprzedawać, ewentualnie nimi zarządzać. I teraz tak, musimy rozgraniczyć, bo spółka limited, spółka SPV, to nie jest spółka handlująca, czyli taka trading company, która jest zwykłą naszą działalnością. I żeby to było takie bardzo jasne, to wyobraźmy sobie, że mamy spółkę limited, która zajmuje się czym? Monika, daj mi jakąś branżę. Jakąkolwiek, no e-commerce, tak? Sprzedaż czegoś tam na Amazonie. Wydajemy biżuterię na Amazonie. Na Amazonie. To jest spółka limited. My jesteśmy jej właścicielem i to jest nasze źródło dochodu. I teraz tak, ta spółka handlująca biżuterią, jakby chciała kupić nieruchomość, to nie jest spółka SPV. I taka spółka musi mieć historię kredytową, musi mieć odpowiednie obroty, musi mieć zyski, musi działać najlepiej minimum 3 lata albo więcej. Tak? Więc na taką spółkę zakup jest stosunkowo bardziej skomplikowany. Natomiast my, będąc tym właścicielem spółki handlującej biżuterią, możemy dziś założyć sobie drugą spółkę, AGA Properties, i od dziś, jeżeli dziś jeszcze uda mi się założyć konto firmowe, mogę aplikować o kredyt hipoteczny na taką spółkę. Dlatego, że mam dochody z innego źródła, czyli z tej mojej normalnej handlującej spółki, albo z jakiegoś innego, oczywiście legalnego źródła, a tą nową spółkę utworzyłam specjalnie po to, żeby kupować nieruchomości. I ona nie musi mieć żadnej historii, żadnych dochodów. Depozyt ja wpłacam jako dyrektor w momencie, kiedy już realizuję transakcję zakupu. I depozyt do spółki, to tak tylko króciutko nadmienię, mogę wnieść albo jako director's loan, czyli coś, co spółka mi potem będzie winna i co musi mi oddać w pewnym momencie, albo jako zastrzyk kapitału, czyli coś, co ja inwestuję w spółkę. Czyli tak z wierzchu na to patrząc, lepiej, żeby to był director's loan, bo wtedy te pieniądze mogę sobie w jednym korzystnym, tak, dla mnie w momencie wyciągnąć, i to wyciągnąć bez czego? Bez podatku. Dokładnie, bez podatku, czyli nie dywidendy, od których znowu muszę płacić podatek, tylko tak, właśnie zabieram swoje pieniądze, nie płacę podatku, bo już raz je zarobiłam i je w spółce po prostu pożyczyłam. Także tak to wygląda. No i co? Wiarygodność spółki opiera się na wiarygodności dyrektora, więc dyrektor powinien mieć dobrą historię kredytową, powinien być wiarygodny i powinien spełniać wszystkie warunki, jeżeli chodzi o dochód, czyli najlepiej, gdyby zarabiał minimum 25 tysięcy brutto rocznie i był już właścicielem nieruchomości residential. Wtedy ten kredyt jest stosunkowo gładki do przeprowadzenia, tak to można powiedzieć. Jakie warunki muszę spełniać, aby kupić nieruchomość pod wynajem w SPV? No właśnie, czyli najlepiej mieć już swoją własną nieruchomość i dochody nie mniejsze niż 25 tysięcy, ale można z dochodami mniejszymi niż 25 tysięcy kupić nieruchomość na spółkę. Tylko po prostu mamy trochę mniej banków do wyboru. Właśnie, a powiedz może, bo tutaj też często mnie klienci też się w sumie pytają jako księgową,
że te kredyty na spółki są inne, wyższe oprocentowanie, trudniejsze do wzięcia. Co jest prawdą, co jest nieprawdą? Jakbyś mogła też tak króciutko nam zweryfikować, jeśli chodzi o oprocentowanie, tak? Bo gdzieś tam często osoby się boją tego właśnie kredytu na spółkę, tak? Na LTD. To jest bardzo dobre pytanie i często jest tak, takie przekonanie właśnie, że te kredyty są drogie. One są trochę droższe, ale to jest kredyt inwestycyjny i spółka to jest biznes. Także wiadomo, że jeżeli prowadzimy biznes, to, no to musimy zapłacić za to, że mamy możliwość inwestowania. Tak? I ja sobie sprawdzałam przed tym live'em, jakie są w tej chwili dostępne deale kredytowe na osoby indywidualne i na spółki. I największa różnica była w kredytach z 25% depozytem, bo standardowy depozyt na buy-to-let to jest 25%. Tutaj jest różnica największa, bo najtańszy deal, jaki dzisiaj znalazłam na buy-to-let, na zakup buy-to-leta na osobę indywidualną, był oprocentowany 1,79, czyli bardzo tanio. Kupujemy zdecydowanie. Natomiast na spółkę limited to było 2,79 oprocentowanie, więc więcej, ale dalej bardzo mało. Ale to nie jest taka duża różnica, tak? To jest tylko procent. Te kredyty dalej są naprawdę bardzo atrakcyjne, słuchajcie. Poza tym też ostatnio podczas live'a, w którym miałam przyjemność uczestniczyć właśnie z Dorotą Iwankiewicz z agencji DM2, na live, na którym rozmawiałyśmy o głosowaniu, o kredyt score i wiarygodności kredytowej zdolności, mówiłyśmy o tym, że obydwie jak kupowałyśmy nieruchomości, to wtedy normalne oprocentowanie na residential to było 7-8%. 7-6%, ja też pamiętam. Tak. Gdzie indziej w Europie, no 5% to jest normalne oprocentowanie kredytów długoterminowych hipotecznych, także te 2,79, co prawda te dwa deale to są deale z opłatami, ale to dalej jest myślę bardzo dobry deal, bo to jest po prostu, tak jak się to mówi w świecie inwestorów, tani pieniądz, tak? Czyli tanio pożyczamy te pieniądze. Ciekawostka jest taka, że wróciły już do buy-to-letów depozyty 20%, więc 20% depozytem też możemy kupić nieruchomość na wynajem. I tutaj na spółkę limited mamy oprocentowanie 3,79, a na osobę indywidualną 3,30. Także to jest w ogóle bardzo mała różnica. A co mnie zaskoczyło, bo te deale się pojawiły stosunkowo niedawno, to jest to, że my już mamy z powrotem depozyty 15% na buy-to-lety. Co prawda oczywiście wybór banków jest o wiele mniejszy, ale jeżeli jesteśmy przygotowani zapłacić za kredyt 5,34%, no to i 15% depozyt nam wystarczy, już możemy zaczynać inwestować, więc to jest decyzja, czy lepiej wyłożyć ten kapitał, który mamy w tej chwili, zapłacić trochę drożej za kredyt, ale już inwestować, czy lepiej czekać, aż dozbieramy, czy znajdziemy depozyt z jakiegoś innego źródła. Ja? Nie, no, na pewno nie czekać, inwestować, słuchajcie, bo w banku pieniądze niestety tracą na wartości, tak? To każdy z nas wie, że jest sytuacja. Dokładnie, a nasza inwestorka też mówi, Dorota mówi, kochani, kupować, inwestować, lepiej już nie będzie. Chociaż wiecie, dzisiaj sprawdzałam indeks wzrostu cen nieruchomości w Nationwide i według ostatnich danych mamy za miesiąc luty wzrost cen nieruchomości, w lutym wyniósł 8%. Także sporo, to jest rekord w ciągu ostatnich 6 lat. Najwyższy wzrost wartości nieruchomości, więc rynek jest bardzo, bardzo żywy, bardzo aktywny. Bardzo dynamiczny. Tak, mocno trzeba się namęczyć, żeby znaleźć dobre deale, ale deale są zawsze. Tu mamy pytanie od Agnieszki jeszcze. Za prace budowlane firma zapłaciła gotówką pochodzącą z Director's Loan, otrzymała oczywiście rachunek, czy można to wliczyć w koszty? Tak, oczywiście, bo tutaj wprowadzone pieniążki, jakby tutaj skąd wiemy, z Director's Loan Account, jak najbardziej. Jeżeli mamy rachunek na prace budowlane i te prace budowlane są w takim zakresie, że możemy to liczyć jako koszt firmy, to jak najbardziej tak. Super. Ja bym teraz przeszła już do tego, no właśnie, bo powiedziałyśmy o tej spółce, o tym, jakie jest oprocentowanie.
Wiemy już, że jeżeli podejmiemy taką decyzję, żeby kupować na osobę indywidualną, no to potem będziemy płacić stamp duty. Jeżeli zmienimy zdanie i będziemy chciały jednak na spółkę te nieruchomości przenieść, to co, dobrze od razu na spółkę inwestować? No właśnie, słuchajcie, może tutaj trochę poruszę właśnie takie drugie, dosyć duże, fajne zagadnienie. Tutaj chyba jest jedno z najczęstszych, słuchajcie, pytań, ale fajnie jak osoby przed jeszcze te, które się decydują, czy właśnie chcą inwestować, gdzieś tam właśnie dopytują, dzwonią i pytają się, tak, słuchajcie, jak zainwestować? No bo takie chyba jedno podstawowe pytanie, tak, najważniejsze, jak zainwestować, czy jako osoba na osobę prywatną, czy właśnie już to SPV? Tak? W większości osób mitem SPV tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie, bo są te odsetki. Słuchajcie, a ja tutaj sobie nawet jeszcze tak będę zaglądać, bo sobie robiłam takie notatki wcześniej. Słuchajcie, zależy, jakie są wasze plany. Tak? Ja zawsze mówię, bo to naprawdę dużo zależy od tego, co wy chcecie robić. Słuchajcie, jeżeli to jest osoba, która ma na przykład jakąś pracę na etacie, zarabia do tych 50 tysięcy funtów, czyli jest w tym pierwszym progu podatkowym, i w ogóle nie wie, tak, czy ona w ogóle będzie inwestować, no nie wie, czy jej się to spodoba, czy nie spodoba. Gdzieś tam ta nieruchomość nie jest jakaś bardzo, bardzo droga, tak, czyli ten wynajem znowu nie będzie jakiś astronomiczny, te zyski z tego wynajmu nie będą tutaj, słuchajcie, w tysiącach funtach, czyli tutaj sobie myślę od razu, że bardzo wysoki podatek, to ja bym pewnie powiedziała, wiesz co, zainwestuj jako osoba prywatna, bo jeśli zdecydujesz się, że za 2 lata, że tą nieruchomość sprzedajesz, to jako osoba prywatna masz tak zwane capital gain tax allowance, tak? Czyli masz kwotę wolną od sprzedaży, którą ty możesz wykorzystać. A jeżeli zainwestujesz jako spółka, to już niestety od sprzedaży takiej nieruchomości zapłacisz od razu podatek corporation tax, tak? Bo spółka takiego podatku i takiego zwolnienia nie ma. Więc to jest taki pierwszy aspekt. Chyba, że kupimy za ten zysk następną nieruchomość, to wtedy nie zapłacimy podatku, tak? Tak, ale jeżeli wiesz, na przykład ktoś zainwestuje jako spółkę i później stwierdzi, że 3 lata, nie, ja w ogóle nie chcę inwestować, to jest w ogóle bez sensu, nie chcę tych ludzi, nie wiem, problemów, tak, i sprzedaje, no to w tym momencie powiedzmy nie skorzysta, tak, więc to jest myślę, że taka pierwsza decyzja właśnie kto, co, jakie ma plany, albo w ogóle ktoś kupuje z zamiarem, że sprzeda to za 5 lat, bo to, że sobie nie odliczy odsetek przez te 5 lat, okej, ale trzeba zrobić, słuchajcie, trochę analizę, tak, bo okaże się, że nieruchomość zostanie wyremontowana, sprzedana i pójdzie na przykład za 100 tysięcy więcej, na przykład za 5 lat, czyli nasza, no zysk na tej nieruchomości jest bardzo duży, to w tym momencie te 12,5 tysiąca się bardzo przydadzą, tak? A jeżeli inwestuje mąż z żoną, no to mają 25 tysięcy kwoty wolnej od tej sprzedaży, od której nie zapłacą podatku. Więc tutaj są naprawdę jakieś tam różne aspekty, które musimy wziąć pod uwagę, jakie są nasze plany, tak? Bo to ja zawsze mówię, jakie są wasze plany, czy już jesteście inwestorem, czy jesteście dopiero początkujący, co wy chcecie z tym robić, czy chcecie plan na emeryturę, czy no wiecie, każdy z nas ma gdzieś tam też jeszcze oprócz podatków i wszystkiego mamy jakieś swoje plany, jakiś taki zamiar i to warto poznać z klientem, zrobić taki wywiad właśnie i w tym momencie gdzieś tam ta analiza dlaczego i co, tak? Tutaj przepraszam Cię Monika, mamy też pytanie od Eweliny, czy jeżeli prywatnie za pieniądze ze sprzedaży kupimy następną nieruchomość, nie płacimy podatku? Nie, słuchajcie, tutaj to nie ma takiego działania, dlatego że, czyli jeszcze raz przeczytamy, czy jeśli prywatnie za pieniądze... Czyli na przykład ja mam nieruchomość na wynajem jako osoba indywidualna, sprzedaję nieruchomość, ale to co zarobiłam, przeznaczam na zakup kolejnej nieruchomości. No nie, bo my rozliczamy transakcje osobno, tak? To nie jest spółka, znowu słuchajcie, tak? Więc tutaj... A self-employed? Mogę to robić jako self-employed na przykład? Wiecie co, no nie ma czegoś takiego jak self-employed za bardzo właśnie w nieruchomościach. Tak, właśnie tutaj też gdzieś tam jest to mylne, bo to jest wynajem, no chyba, że jesteśmy jako trader, ale jako self-employed. No, tu by trzeba było naprawdę temat zagłębić. Bym powiedziała raczej nie, ale tutaj no, nie mówię nie, tak? To znowu są podatki, trzeba by sprawdzić jak szybko, jak często, czy to się sfinalizuje, tak? Taka transakcja. A nawet wiesz co, jeżeli popatrzymy jeszcze na to, co powiedziałaś o tych odsetkach od kredytu i o tym, że nie można sobie odsetek odliczyć, tylko że to jest zwolnienie od podatku w wysokości 20%, to dobrze myślę, że to też robi różnicę tylko dla osób, ta zmiana, które są na wyższym progu podatkowym, na tym 40%, tak?
Znaczy tak, to znaczy tak i nie, bo to też na przykład, jeżeli jesteś w tym pierwszym progu, tak, i wyjdzie ci podatek od nieruchomości jakiś tam, masz zyski, no to zamiast na przykład płacić 1000 funtów z tych nieruchomości, zapłacisz 800, tak sobie strzelamy tutaj oczywiście kwotowo, mm-hmm. tak? Więc tak, to dotyczy tylko i wyłącznie osób, które w ogóle płacą podatek, tak? Czyli albo masz pensję wyższą, że już masz ten podatek zapłacony, no bo nie możesz mieć odliczenia od niepłaconego podatku, jeżeli ten podatek jest zerowy, więc... Ale tak, ale wiesz co, jeżeli na przykład miałabym wrzucić sobie odsetki od kredytów koszty, to też o te 20% właśnie by mi się podatek zmniejszył, więc to jest to samo, nie? Nie, nie do końca. Nie do końca, słuchajcie, to jest dosyć duża analiza. Tak, oczywiście bardziej stratne będą osoby, które są w wyższym progu podatkowym, to na 100%, tak? Zapłacą 40%, a zniżka tak. jest 20%, czyli połowa, no, nie? Więc tak jak mówisz, to nie jest... jakaś tragedia w rozliczeniu, jeżeli ktoś płaci podatek. Może to być duży na przykład, duża różnica, jeżeli ktoś jest na małej pensji i miał wynajem też jakiś taki dosyć niski, wtedy ta osoba odczuje to dość sporo, tak? Bo będzie musiała zapłacić podatek, a wcześniej na przykład go nie płaciła. O, tutaj mm-hmm. to takie osoby tutaj dosyć dużo to no, mogą odczuć, tak? Mm-hmm. W tym momencie zawsze gdzieś tam jest to różnica. Tu mamy pytanie, kiedy założyć spółkę przed kupnem pierwszej nieruchomości pod wynajem. Ja bym powiedziała dwie rzeczy. Po pierwsze, w jakimkolwiek momencie przed kupnem, bo tak jak mówię, o kredyt możemy się ubiegać już w momencie otworzenia spółki, tylko warunek jest taki, że spółka musi posiadać konto bankowe, żeby można było złożyć aplikację kredytową. Druga rzecz, na którą bym chciała zwrócić uwagę, jeżeli jest taka możliwość, to jak najprostsza, żeby była struktura spółki, czyli struktura udziałowców i dyrektorów. Im bardziej skomplikowana struktura udziałów i dyrektorów, tym trudniej znaleźć bank, który udzieli nam kredytu. Jeżeli mamy wybór, czy mieć trzech dyrektorów, czy dwóch, wybierzmy dwóch. Jeżeli mamy wybór, czy dzielić spółkę na cztery, czy na dwa, dzielmy na dwa. Jeżeli zastanawiamy się, czy udziałowcem ma być firma, czy osoba prywatna, też więcej opcji kredytowych jest dla firm, gdzie udziałowcem jest osoba prywatna. Łukasz pisze, że pierwszy własny residential ułatwia zaciągnięcie kredytu buy to let na spółce SPV. Moje pytanie, ile czasu musi minimalnie upłynąć od zakupu residential, żeby miało to korzystny wpływ lub w ogóle można było wziąć buy to let na SPV? Nie ma w zasadzie takiego wymagania. Ważne, żebyś był właścicielem nieruchomości residential. To, co może mieć wpływ potencjalnie, to branie jednego kredytu hipotecznego zaraz po drugim, jeżeli i tak przy braniu pierwszego kredytu kredyt score był niski. Bo wzięcie pierwszego kredytu hipotecznego długoterminowo ma bardzo dobry wpływ na kredyt score, natomiast pierwsza reakcja naszego raportu kredytowego to jest spadek kredyt score'u. Natomiast w standardowej sytuacji nie powinno być żadnego problemu, żeby robić jeden kredyt, po nim drugi, a nawet i trzeci. Mhm. Słuchajcie, że tylko dopowiem do Agnieszki, że założenie spółki Limited czy SPV w UK to jest około 24 godzin, tak? Więc też to nie jest jakiś strasznie długi okres, gdzie my musimy czekać, więc tak jak Aga mówiła, no czasami większy problem jest z założeniem konta bankowego niż z samym założeniem firmy na Companies House, tak? Mhm. Tutaj jest pytanie... Mamy od Eweliny, właśnie zniknęło nam, ale zaraz może się pojawi. Czy jako osoba zatrudniona mam dwa allowance, czyli jeden income tax allowance i drugi capital gains tax allowance, każdy po 12 tak, czyli tak, tylko że to są dwa różne podatki i income tax allowance jest tylko i wyłącznie na dochody, tak? A capital gain tylko będzie wyłącznie obowiązywał w sumie przy sprzedaży tej drugiej nieruchomości, tak? Jeżeli tutaj jesteśmy w tematyce nieruchomości, to tylko i wyłącznie przy sprzedaży, słuchajcie. Mhm. Możemy sobie te 12 300. Jeżeli ani ja, ani żona nie mieszkamy w UK i nie mamy dochodu poza HMO... To da do ciebie. To będzie ciężki temat. Ale co wtedy? Kupić nie. Nie. Poczekamy. Daniel pewnie sprecyzuje, o co chodziło w tym pytaniu, ale w międzyczasie jeszcze od Czarka mamy pytanie. Mniej więcej ile nieruchomości buy to let trzeba mieć na spółkę, żeby mogło się to opłacać? To zależy, nie Monika? No. Independence. Tak, słuchajcie, ciężko powiedzieć, bo ja mówię, że nawet słuchajcie, no dwa biznesy takie same w różnych lokalizacjach mogą generować inne dochody i mieć inne koszta, tak? Więc no nie odpowiem ci niestety na to pytanie, tutaj by trzeba było po prostu
indywidualnie zobaczyć, tak? Ja nie ma jakiejś magicznej liczby, po prostu może być śmiesza, że ci będzie opłacała, tak? A ciekawa jestem, czy byś się zgodziła z takim podejściem, bo ja tak do tego podchodzę, że warto pomyśleć o założeniu spółki SPV, po pierwsze, jeżeli zbliżamy się ze swoimi dochodami do drugiego progu podatkowego, a po drugie, jeżeli jesteśmy pewni, że chcemy inwestować w nieruchomości długoterminowo i rozwijać działalność, prawda? Tak, słuchajcie, to też właśnie to też klientom mówię, dlatego to nawet chyba powiedziałam na samym początku, słuchajcie, że jeżeli ktoś jest nowym inwestorem i do końca nie wie i tak dalej, to jeszcze możemy tą nieruchomość na osobę prywatną rozważyć, nie mówię, żebyśmy poszli w tą stronę, tak, ale gdzieś tam można pomyśleć, przeanalizować, policzyć, ale jeżeli jesteśmy już takim inwestorem, jedna, druga, to słuchajcie, na pewno SPV, tym bardziej, że spółka jest bardziej elastyczna, tak, my tych pieniędzy nie musimy właśnie wyciągać na dywidendy, na pensje, my możemy je dalej reinwestować, spółka nie musi płacić podatku, a może budować sobie pod portfolio latami, dlatego mówię, zależy jaki jest cel, tak, ale wiele ludzi gdzieś tam ma, wiecie, no 10 lat będziemy budować portfolio, później za 10 lat ja już te pieniądze z tej spółki już chcę wyciągać, tak, jako pensje i dywidendy, no i też tak może być, tak, jak najbardziej jest to możliwe w tym momencie. To jeszcze tak, króciutko Danielowi odpowiemy i przejdziemy sobie do consent to let, bo ja widzę, że nam się zbliża godzina, jak live trwa i nie chcemy Was też przetrzymywać tutaj w ten piękny wieczór czwartkowy, chociaż na pewno wszystkim nam bardzo miło płynie czas. Więc tak, Daniel, jeżeli ani ja, ani żona nie mieszkamy w UK i nie mamy dochodu poza HMO, chodzi o sprzedaż, czyli tam wyżej chyba Daniel pisał o tym, chodzi o sprzedaż nieruchomości HMO, które mamy już 5 lat, teraz mieszkamy w US i zastanawiamy się nad sprzedażą, jakie wiążą się z tym podatki albo zwolnienia? Wiecie co, no to tu już zapłacicie podatek w UK na pewno, bo tutaj była zmiana dość niedawna i należałoby to pewnie sprawdzić w jakiej wysokości, no też nie odpowiemy teraz, prawda, bo znowu zależy jaka wartość sprzedaży, jaka wartość zakupu, jakie koszta pomiędzy, ale no tutaj już byście na pewno zapłacili podatek, bo wcześniej było tak, że non-residents nie płacili w ogóle podatków w UK od sprzedaży, więc tutaj na przykład w Londynie na przykład było to dużo właśnie, czy Rosjan bardzo bogatych, inwestujących, zarabiających na nieruchomościach, wyjeżdżających z Anglii z pieniędzmi i nie płacących podatków, więc to też dla nas było dziwne jako księgowy, że tego nie uregulowali. Teraz jako non-domicile, tak, non-resident niestety jesteście, no sprzedajcie w UK, płacicie w UK. Ten capital gain tax, tak? Czyli tutaj by trzeba było zobaczyć po prostu. A jaka to jest stawka tego podatku? 20 bądź 40%, tak? W zależności od... No, więc... Okej, dobrze. Mówisz, że to nie miało sensu, ale już ustaliłyśmy wcześniej, że podatki nie są logiczne. Nie. Kolejny dowód na to. Okej, to co, powiedzmy kilka słów na temat tego consent to let, bo było tutaj o to pytanie i myślę, że warto. A jeszcze jedno mamy pytanie odnośnie SPV. Pracuję na etacie i rozwijam SPV. W momencie, kiedy spółka rozwinie się do tego stopnia, że już nie muszę pracować, w jaki sposób wyciągnąć pieniądze ze spółki, by płacić jak najmniej podatków? Pensja dyrektora? Pewnie pierwsze korzyści, tak. Tak, strategia tutaj taka, jeśli chodzi o wyciąganie pieniędzy ze spółki limited, na ten moment jest właśnie low salary, to się nazywa high dips, tak po angielsku fachowo, czyli niska pensja do progu podatkowego tego 12,5 tysiąca i później dywidendy, które są opracowane 7,5% do 50 tysięcy funtów, tak? Czyli 50 tysięcy funtów możemy sobie wyciągnąć ze spółki i tak na nasze pieniądze, powiedzmy, jest to około 2,5 tysiąca funtów podatku, mówię około, żeby, więc słuchajcie, uważam całkiem fajnie i fair, tak? Dwie osoby mogą sobie policzyć, że ten dochód jest całkiem przyjemny. Porównując do tego, ile podatku odprowadzamy i National Insurance, jeżeli jesteśmy zatrudnieni, no to jest to ogromna różnica, nie? To jest bardzo, bardzo duża różnica. Krzysztof tutaj też skomentował, że ogólnie dla mnie szok, widzę, mam małą wiedzę dotyczącą księgowości samego zarządzania nieruchomościami, a my się strasznie cieszymy, że w takim razie możemy trochę tutaj kwestii rozjaśnić, odpowiedzieć na pytania i ja podczas tych live'ów to spełniam tak naprawdę swoją misję. Monika też, ale ja moja, też. Moja misja jest taka i taka jest też misja Huzari, że każdy zasługuje na swój własny dom i to bez względu na to, czy to jest dom residential, czy to jest dom do inwestycji, jeżeli ktoś chce, to my
powinniśmy zrobić wszystko, żeby taki cel pomóc Wam zrealizować, więc super, że możemy się do tego przyczynić. To co, krótko consent to lead, 3 minuty? Pewnie nam się troszeczkę... Tak, co to jest? No to co, consent to let to jest zgoda na wynajem, krótko mówiąc. Tam wcześniej miałyśmy pytanie, nie wiem, czy będziemy w stanie je znaleźć teraz, ale pytanie dotyczyło tego, co zrobić, jeżeli mam swój rezydencjal i nie chcę kupować buy to leta, tylko na przykład mam taki pomysł, żeby zamienić go na buy to let, a kupić sobie co innego do zamieszkania. Da się tak zrobić. W taki sposób możemy zacząć swoją przygodę z inwestowaniem. Pomyślmy sobie, że mamy swoją nieruchomość rezydencjal, jesteśmy, no właśnie, jak mogę ugryźć temat, nieruchomość, w której mieszkam, mam zamiar zacząć wynajmować i zakupić dom, w którym zamieszkam. Niestety nie widzę dalszej części pytania, ale nie szkodzi, bo wiemy, o co chodzi. Czyli mam nieruchomość, chcę ją zacząć wynajmować, i kupić sobie kolejny rezydencjal. Można tak zrobić, bo teoretycznie albo nie można kupić dwóch rezydencjali, albo niektóre banki dopuszczają taki scenariusz, ale wtedy mamy problem ze zdolnością kredytową, bo tutaj mamy jeden duży kredyt hipoteczny, który nam już zjadł nasze dochody, że tak powiem, w cudzysłowie, w sensie zdolności kredytowej, więc rzadko kiedy stać nas na drugi rezydencjal. Ale jeżeli zamienimy sobie tą nieruchomość, w której mieszkamy, na nieruchomość na wynajem i mówię tutaj tylko o zmianie sposobu użytkowania w banku, czyli kredyt zostaje ten sam, a my zgłaszamy się do swojego obecnego banku z prośbą o wyrażenie zgody na wynajem, czyli tak jakby formalnie, żeby bank uznał, że to nie jest już moje główne miejsce zamieszkania, tylko ja teraz będę tą nieruchomość wynajmować. To tak jakby ten kredyt i tą nieruchomość usuwam z równania i dalej mam swoją zdolność kredytową na podstawie dochodów, którą mogę wykorzystać na kupno kolejnego domu, rezydencja dla siebie, tak? A tamta nieruchomość jest wynajmowana. Bardzo ważne jest to, żeby dopełnić tej formalności i uzyskać tą zgodę na wynajem, czyli consent to let, i zmienić, to jest też bardzo ważne, wiele osób o tym zapomina, zmienić ubezpieczenie domu ze swojego zwykłego na specjalną polisę dla landlorda, która zawiera również element ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli tego nie zrobimy, a będziemy wynajmować, to nasza polisa na dom jest nieważna. Także jest to bardzo fajny, ciekawy zabieg, dzięki któremu możemy sobie jedną nieruchomość już na buy to let tak jakby mieć w portfolio, a kupić sobie kolejną nieruchomość dla siebie jako rezydencja. Co jest dobre w tym rozwiązaniu, to jest również to, że oczywiście nie potrzebujemy wtedy tego minimum 15% depozytu, tylko możemy znowu zakupić taką nieruchomość optymalnie z 10% depozytem. Aleksandra pyta, czy gdybym chciała kupić drugą nieruchomość dla siebie, a pierwszą przekształcić w buy to let, to czy płacę stamp duty na drugą nieruchomość? Tak, dlatego że stamp duty za kolejny rezydencja dla siebie nie płacimy tylko wtedy, jeżeli tą pierwszą nieruchomość sprzedajemy. Tak? Czyli jeżeli jedną nieruchomością, tą, którą kupujemy, zastępujemy tą poprzednią. My jej w takim scenariuszu nie zastępujemy, bo ona zostaje w naszym portfolio. Gdyby była taka sytuacja, że mamy 3 buy to lety, ale mieszkamy z rodzicami i wtedy kupujemy swój pierwszy rezydencjal, to nie powinniśmy zapłacić stamp duty. Ale to też tutaj zależy od indywidualnych urzędów skarbowych i zawsze najlepiej jeszcze potwierdzić dany scenariusz ze swoim prawnikiem, który będzie w naszym imieniu tak składał rozliczenie transakcji do urzędu skarbowego i obliczał nam stamp duty. Też uczulam na to, żeby zweryfikować to, co dostaniemy na rozliczeniu stamp duty, bo zdarzają się błędy w tych niestety rozliczeniach, także trzeba być czujnym. No i co, to był ostatni już punkt na agendzie, oprócz jeszcze tylko tego krótkiego, o którym już mówiłyśmy wcześniej, tak naprawdę. O sprzedaży, tak. Tak, odnośnie tego, co się dzieje w momencie sprzedaży nieruchomości. To rozmawiałyśmy, tak, że tutaj w zależności, czy to jest osoba indywidualna, czy to jest spółka. Wiadomo, że jeżeli to jest osoba indywidualna, korzystamy wtedy z tego capital allowance, tak, a kalkulacja jest dosyć skomplikowana. Jeżeli jest to spółka i sobie reinwestuje w kolejną, to w tym momencie jest to gdzieś tam też koszt,
i też płacimy od różnicy, tak? Od zysku podatek corporation tax. Więc to jest, słuchajcie, dwie takie dosyć istotne, ważne rzeczy, czy to jest spółka, czy to jest osoba tutaj indywidualna, idzie to na nasze tak zwane rozliczenie self-assessment. No i co, jesteśmy super zdyscyplinowane i zorganizowane, okazuje się, bo jest 2:40 i zmieściłyśmy się ze wszystkim, co chciałyśmy Wam przekazać. Myślę, że tak, o super, telefon już mam jutro, super, tylko mam szkolenie, mówię od razu 9:30, 12:30, proszę o południe ewentualnie. Krzysztof mówi, że chce mieć dom i ma czas do 16 czerwca. Ja trzymam kciuki, że się uda zrealizować ten plan. No i co, bardzo dziękujemy, że z nami byliście dzisiaj wieczorem i zachęcamy do tego, żeby w komentarzach pod tym live'em pojawiły się Wasze sugestie odnośnie tego, o czym chcecie posłuchać w następnym live'ie, a my z Moniką dołożymy starań, żeby zorganizować następnego live'a i spełnić Wasze życzenia. Także. A jeszcze jedno pytanie nam to wskoczyło na sam koniec. Jeśli zmieniając residential na consent to let ciągle płacę, tak jak płaciłam na residential, czyli kredytowe liczby nie ulegają zmianie, tak? Tak. A, przepraszam, nie byłabym brokerem, gdybym nie powiedziała, to zależy. Ogólnie rzecz biorąc, tak, dalej spłacamy ten swój kredyt residential, ale są banki na rynku, które... Jeżeli udzielają zgody na wynajem, to w zamian za to pobierają opłatę administracyjną, na przykład z rzędu 100 funtów i podnoszą na oprocentowanie powiedzmy o 0,5%, żeby odzwierciedlała ta sytuacja to, że to już jest teraz nieruchomość, która generuje zyski. Także normalnie w większości przypadków nic się nie zmienia, płacimy normalnie sobie ten kredyt residential. Jego zresztą w odpowiednim momencie, jak już na przykład skończy się oprocentowanie stałe, możemy zamienić na kredyt buy to let, jeżeli jest to akurat w danej sytuacji korzystne i najlepsze dla klienta. Super, tak, dziękuję nam bardzo za miłe komentarze, że konkretnie, że namieszałyśmy w głowie, no słuchajcie, o to chodzi. Ja mówię zawsze, ważne, żeby wiedzieć, nawet nie rozumieć do końca zagadnienia, ale wiedzieć, że gdzieś tam ktoś coś mówił, tak, że tak jak Aga mówi, że trzeba być czujnym, słuchajcie, to nie chodzi o to, żebyście byli księgowymi ani brokerami, ale żebyście wiedzieli, co się zapytać, albo na co mieć i zwrócić uwagę i gdzieś tam ślepo nie wierzyć we wszystko, co czasami ktoś może błędnie powiedzieć, nie, a wy jak... I oczywiście my jesteśmy do dyspozycji, zapraszamy serdecznie na bezpłatne konsultacje wstępne, taka godzinna konsultacja z brokerem niezobowiązująca jest bezpłatna, także warto z tego skorzystać. A jeżeli chodzi o stamp duty, o pytanie, to tam było jeszcze jedno pytanie o stamp duty, to polecam spojrzeć na stronę facebookową Huzarii. Tam jest sporo nagrań wideo, gdzie w jednym z tych nagrań właśnie wyjaśniam, na czym polega stamp duty, o co chodzi ze zniżką, kiedy te zniżki się kończą i jakich transakcji dotyczą, także zachęcam. Tam jest też wiele, wiele innej tematyki, wiele innych informacji. No, więc dziękujemy bardzo, słuchajcie, i tak jak Aga powiedziała, zapraszamy do kontaktu, słuchajcie, macie nasze nazwy naszych firm na Facebooku, możecie napisać, możecie zadzwonić, czasem po prostu warto się skonsultować, u nas również taka konsultacja jest gratisowa na początku, gdyż się dowiadujemy o Was, co w ogóle potrzebujecie, jakie to są usługi, więc jak najbardziej nie bójcie się dzwonić, nie ma głupich pytań, tak, po prostu dzwońcie śmiało i na pewno będziemy starali się Wam pomóc. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Miłego wieczoru. Dziękujemy i udanego wieczoru.